Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcieliście zobaczyć wywalanie gnoju. Tak więc właśnie sobie już zacząłem częściowo. Tutaj już wywaliłem dwie taczki. Także cóż, jedziemy z tym koksem. Wkładam rękawiczki, tutaj gdzieś postawię może kamerkę, że będzie widać jakieś takie ujęcie. Zrobimy. Postawię sobie na murku, bo nie brałem statywu. No. Powiedzmy. Może być. Oczywiście rękawiczki to jest podstawa. Parkujemy nasz bolid. Tego gościa. I jedziemy z koksem. Ogólnie to wyrzucam tak raz na tydzień, czasami dwa razy w tygodniu. Zależy też, jak mam czas i chęć. No dzisiaj się nazbierało tego prawie, że z tygodnia bez jednego dnia. No i działam sobie tu mały. Nie ma co się śpieszyć. Dzisiaj trochę pogoda lepsza. Zaraz pokażę. No dobra. Bolid załadowany. Już się sypie. Wyjedziemy teraz pod gnojnik. Tutaj zrobię takie ujęcie. Tak to wygląda u mnie. Takich kursów muszę strzelić, ja wiem, do 10. Czasami może mniej, może więcej. Różnie bywa. Dzisiaj jest, pogoda jest taka. Dzisiaj mróz był bardzo. Rano. Muszę jeszcze później trochę tych sprzętów posprzątać z podwórka. Ale to później. Że tak to wygląda. Nie, jak skończę, to no, dogram kolejną część. Także ja się biorę za robotę i widzimy się potem, jak to skończę. To mi troszeczkę zejdzie niestety, ale trzeba to zrobić. Co chcesz, kura? Spadaj, że stąd, kurna, bo się kręci, że jak. Robota ogólnie została już wykonana. Pościelałem słomkę elegancko. Wyczyścimy jeszcze żłoby z tego siana, co już nie zjadły. No! Szatan! Spokój się. Jeszcze takie śmieci. Można bliżej do oka? Nie, to nie. Nie chcesz być gwiazdą na YouTube? To nie. Wywalimy sobie to. To jest szypiach, jest taki tego siana z wszystkiego. A jak dostają ospę czy coś, no to wiadomo. Oczywiście idę. Pierw to idę po mój sprzęt. Jakim jest ta oto kielnia. Taką kielnią, co takie rzeczy robię. Nie chcę mi się szukać innego. Wyczyszczamy. No, bo mnie kurna kopniesz.
Tam mają lizawkę. Taki pojemniczek kiedyś zakupiłem. To stare się można wywalić. Najpierw ręką może. O tak, o. Tam to niech będzie. No, dziadu. Nie budź mnie. Zrobimy tak, tak. Jedną ręką trochę ciężko. Ten skurczyzny się ścieka już. Też macie tak gości, co odpierdzielają takie rzeczy. No i dobra. Końcówka. Tamten żub. No to wyczyszczę, ale poza anteną, bo muszę mieć dwie ręce wolne. Gitara to jeszcze rozpierdzielimy. Gdzieś tutaj. Gdzieś tu. Tu, tu, tu. Tu jest jeszcze kurka. Spadaj, kura. Dobra. To by było na tyle. Tu jest zrobione. Tu się zrobi poza anteną. I co? Tu jeszcze tyle muszę wrzucić do gnojnika. Ale to będzie chyba na tyle dzisiaj. Z tych prac chcieliście zobaczyć, tak to u mnie wygląda. Nie ma jakoś rewelacji, ale no to już trzeba zrobić. To by było na tyle, także dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pomachajcie ogonkami. O, ten już się pożegnał. Pomachaj ogonkami. O, ten też powiedzmy. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!